Panie trenerze, rozgrywamy dzisiaj dwa mecze sparingowe, oba przegrywamy. I jakby pan ocenił oba te pojedynki? No tak, w założeniu te dwa sparingi dobraliśmy specjalnie gdzieś tam trzecioligowe zespoły, bo one miały taki zwiększyć najtrudniejszy tydzień, jeśli chodzi o okres przygotowawczy. I mieli zawodnicy w założeniu zagrać po 90 minut te sparingi, więc pod kątem motorycznym to wszystko zostało jakby spełnione. No na pewno co do jakości gry w piłkę można się mocno przyczepić, bo były momenty, ale tego było na pewno za mało. No, nie można powiedzieć, że nie przystoi przegrywać z trzecioligowcami, ale to jest jakby po to, żeby za chwilę być gotowym do ligi. Mhm. Dzisiaj nie widzieliśmy w ogóle w składzie Łukasza Furtaka, Kacpra Chełmeckiego, Krystiana Lelka czy Adama Wilka. Jak wygląda ich sytuacja? Czy to są jakieś urazy groźniejsze, czy taka decyzja sztabu? No, jeśli chodzi o Furtaka, to zgłosił niedyspozycję dzisiaj rano, tam się przytruł. Kacper Chełmecki, myślę, że tydzień czasu powinien z nami już trenować. Adam Wilk od przyszłego tygodnia, od przyszłego mikrocyklu zaczyna. I Lelek też od przyszłego mikrocyklu zaczyna, więc jakby te wszystkie rzeczy, które tam były w ich przypadku, są prawne. W pierwszym meczu sparingowym zagrał Cyprian Pchełka, natomiast w drugim mieliśmy już więcej tych zawodników testowanych. Jak pan oceni ich dyspozycję? Czy jest szansa, że któryś z nich zostanie dalej z nami, czy jednak na dzisiaj tym zawodnikom? No tu w zasadzie w drugim tym sparingu to oglądaliśmy większą ilość zawodników, bo w pierwszym to w zasadzie ten skład nas wybytować. Może w jednym przypadku będziemy rozmawiać, zobaczymy co z tego wyniknie. A jeśli chodzi o kolejnych zawodników, no pan wspominał, że będzie czterech, jeszcze pięciu takich transferów ogranych, czyli nadal czekamy jeszcze do zakończenia okienka, czy jest szansa, że ktoś się pojawi przed następnymi sparingami? No jest szansa, że ktoś pojawi się w przyszłym tygodniu, ale to jest jeszcze nie na 100%, a reszta tak, to jeszcze nie ten moment, kiedy ci zawodnicy mają dla nas dostępność.